Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i rozmawiam dzisiaj z Szymonem i z Oskarem Murzyn. No, chłopcy, witam was bardzo serdecznie. My też również witamy. Witamy pana. Słuchajcie, wasza historia jest niesamowita. No. Czy moglibyście tak od początku powiedzieć mi, jak wyglądała wasza droga w poszukiwaniu Boga? Co was zainspirowało, żeby zacząć szukać na internecie? Tak. To jakieś właśnie było jakieś zdjęcie, że jacyś tam chłopcy, czy jakieś dzieci tam, coś takiego, że przyjęli Jezusa. Coś takiego to było, taki post. A, było takie coś na Facebooku. Tak, i właśnie ten post właśnie mi olśnił normalnie i mówię, że tak sobie w myślach mówię, że bo Oskar miał takie wątpliwości, że się wstydzi i w ogóle, że nie napisze. A ja tak pomyślałem w głowie, no jeżeli ja nie ruszę głową teraz, to stracę tą szansę, a ja tak naprawdę no, byłem ciekawy byłem super. Tego. Oskar też się zaraz. I w ogóle to mnie też interesuje, dlaczego młodzi ludzie jak wy wbijają w YouTube'a szukam Boga? My szukaliśmy duchowości, bo my zawsze w medytowaniu, w medytacji jakiejś OB czy co, coś robiliśmy, takie rzeczy. Okay. Tamci my. Tak. Okej, okay. Tak, czyli tak, czegoś szukaliście, jest... szukaliście w różnych tak, miejscach. Tak, 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 szukaliśmy to i właśnie, właśnie jeszcze przed tym Tomkiem to właśnie to się zaczęło, że my właśnie OB, coś takiego. I właśnie pamiętam to dobrze, kiedy w ogóle pozasłanialiśmy wszystko. Zamknęliśmy drzwi od razu. Tak, żebyśmy się skupili, tak jak on to powiedział, że zamknąć oczy i coraz wyżej. Mi się właśnie to nie podobało. I on powiedział właśnie, że w tej sekundzie tam, jak będziesz chciał wrócić, to powiedz, że wracam. Ja tego nie powiedziałem. Ja otworzyłem właśnie oczy. I strasznie mnie serce bolało. To było właśnie coś takiego strasznego dla mnie, bo ja myślałem właśnie, że coś jest teraz nie tak. I faktycznie bardzo mnie serce zabolało. Ja myślałem, że mi to serce po prostu no tak biło, a tak bolało, że i powiedziałem do Oskara, że nie, Oskar, nie robimy tego. No i się poddaliśmy się właśnie wtedy. Czego szukam. A ja tak naprawdę szukałem właśnie no Jezusa, no. No bo ja zawsze właśnie te obrazki te oglądałem i tam religia i w ogóle takiej, no nie przekonywało mnie to tak naprawdę, bo chciałem więcej chciałem po prostu, więcej chciałem doświadczyć tego. Bo ja chciałem poznać Jezusa. Ja w ogóle zobaczyłem taki fragment, żeby poznać Jezusa, to trzeba wyznać Jezusa ustami. Ja poszedłem do góry na strych i ja tam mówię te słowa, a nagle się nie wychodzi, nie udaje mi się. Tak mówię, nie wiem, może już jest, już idę do potępienia, może już nie nadaje się. Ale kiedy ty to robiłeś z tym wzywaniem Jezusa? To jakoś przed naszym kontaktem, tak? Przed tym narodzeniem, tak. Okej, czyli gdzieś na swój sposób szukaliście czegoś, a to tak. W jakiś tam... w New Age'u tak, jakimś, tak. W duchowości. Tak. No i młodzi mężczyźni, kurczę, macie, ile macie lat? Ja mam 17, Szuma, 20. No ja czyli teraz mam. Ja, to jest wspaniała informacja. Młodzi 24 mam. Ile? 24. Okej, okay. Młodzi mężczyźni szukają Boga. No nagle przeglądałem właśnie Facebook i nagle pani właśnie mi się z tym opisem właśnie, że poznaj Jezusa i napisz do mnie właśnie. No i ja właśnie napisałem wtedy do pani. No pięknie. I co się stało później? No później się stało. Później co się stało?
Później rozmawialiśmy na telefonie, tak? Tak, dzwoniliśmy się. Ja miałem oboje właśnie takie... oddaliście życie Jezusowi. Tak, to było piękne. Szymon, taka jest prawda, że Szymon nie chciał, a ja powiedziałem, Szymon, nie bój się. To Szymon się tam kąpał i nagle się cud stał, że on mi opowiedział, że jak on wyszedł z tej wody, to on takie światło zobaczył. Światło. Tak, zobaczyłem światło, bo myłem włosy, jak zawsze ja myję włosy. I po prostu nagle światło takie mi się właśnie takie zrobiło, taki zarys jakby i takie światło i kiedy po tym świetle nagle właśnie łzy mi leciały straszne, łzy po prostu mi leciały z oczu, w ogóle po prostu płakałem po prostu, można powiedzieć, strasznie płakałem. Tak by to po prostu ze mnie spływało, nie wiem. Tak, ja to rozumiem, bo to jak przychodzi Duch Święty, to czasami są takie właśnie momenty bardzo głębokiego wzruszenia, czasami pokuty, czasami no po prostu ludzie to różnie przeżywają. Czasami to jest po prostu taki moment decyzji, że ludzie nic nie czują, a czasami jest tak, że ludzie bardzo to przeżywają emocjonalnie. Tak. I wy mówicie, że to przeżywaliście ten moment, tak? Tak. Ja kompletnie nie wiedziałem właśnie, co się dzieje ze mną, bo... Tak. No bo nie zdarza mi się tak płakać cały czas. Ja jeszcze wtedy byłem w łazience. Ze mnie to wszystko właśnie schodziło w ogóle. I właśnie nagle właśnie... Bo ty już byłeś po modlitwie, tak? Tak. Ty się pomodliłeś, oddałeś życie Jezusowi, poszedłeś do łazienki i tam płakałeś, tak? Tak, wtedy właśnie to było. I właśnie ze mnie to wszystko w ogóle schodziło i nagle właśnie te światła właśnie mrugały tam u niej. Jak już wyszedłem w ogóle z łazienki, to też właśnie widziałem, jak światła mrugają. Mówię, co jest? I... A czułeś potem zmianę już po tej modlitwie? Tak, czułem zmianę i najgorszy błąd właśnie, jaki był, uważam, że z Oskarem się nakręciliśmy. No i tu właśnie się zaczęło właśnie to wszystko, tato, siostra, mama i w ogóle nie wiedzieli, co się z nami dzieje tak naprawdę, nie? Znaczy, mówiąc, to jest taki wybuch. Tak, ale to też poniosło nas to. A ty, Oskar, a jak ty przeżyłeś ten moment spotkania z Jezusem? Bo Szymon opowiadał, że on poszedł do łazienki po oddaniu życia Jezusowi. Poszedłeś do łazienki, zacząłeś tam płakać, tak? Tak. Ja nagle poszłem. Nie, ja nagle poszłem do ten mamy, że pani Basia, że ten, bo pani Basia, pani chciała, czyli nie, bo ja dałem panią do tego. Do rozmowy, no to po rozmowie już tam mówili, że coś się tam dzieje u Stacha, światła gaszą, ale nagle coś się stało, że ja, Duch Święty mi powiedział coś takiego. Idź, weź i głoś swojemu tacie, że Jezus jest, Jezus przyjdzie. I coś takiego było, że ja poszedłem do taty. Ale to od razu było, tak? Od razu po oddaniu życia Jezusowi. I nagle czepało mnie normalnie, pani Basiu. To czepało cię? Dźwięk. Tak, jakby coś ze mnie wychodziło po prostu. Tak. Ty powiedziałeś mi, że tam, opowiadałeś mi, że powiedziałeś pani w szkole, że religia to nie ta droga. Tak, ja to właśnie to powiedziałem. Tak, powiedziałem jej właśnie, że religia to jest ściema. Ona kompletnie w ogóle nie chciała się ze mną zgodzić z tym. Ja mówię, musisz się narodzić na nowo, kobieto. Ja w ogóle Duchem Świętym już mówiłem po prostu. Ona nie wiedziała właśnie, że ja takie właśnie słowa też potrafię mówić. Bo ona powiedziała do mnie, że już zostaliśmy ochrzczeni, nie? Duchem Świętym. Tak. Ja mówię nie. Mówię nie. Ja mówię, Duchem Świętym jest się wtedy, kiedy się wyznaje Jezusa, Chrystusa, jako swojego Pana, Zbawiciela, Przyjaciela. Królem życia. I no i On w Tobie mieszka, nie? Amen. No a co się stało z Tobą? Zaczęliście głosić rodzicom, tak? Masz potępienie.
Proszę? Tak, i jeszcze było coś takiego, że podeszli do nas uczniowie, te dzieci w szkole, Tak. powiedzieli, co wy głupoty gadacie, w ogóle to was nie chce nic słuchać, w ogóle głupoty gadacie, nieprawdę. Właśnie Okej. chciałem też powiedzieć, że dziękuję Jezusowi tak naprawdę, że moi tak naprawdę moi przyjaciele, tak naprawdę, którzy się nie byli przyjaciółmi, tak naprawdę odeszli, ale ja nie zamierzałem tak naprawdę już za nimi podążać, żeby walczyć o tą przyjaźń, czy tam miłość. Ja kompletnie już o tym zapomniałem. W ogóle o nich zapomniałem, w ogóle o szkole zapomniałem tak w ogóle. Ja tak naprawdę już mam w ogóle inny plan w głowie tak naprawdę. No, no to tak. Pięknie. No, piękne to jest. Chłopcy, piękne. A jak było w domu? Zaczęliście głosić Ewangelię całej rodzinie, prawda? Dzisiaj też była Ewangelia. Wczoraj też Ewangelia była. Słuchajcie, no bo zostaliście napełnieni Duchem Świętym i zaczęliście świadczyć o Jezusie Chrystusie, o żywym Bogu. Tak. 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 W ogóle taka jest prawda, że my się wystraszyliśmy tym filmem, bo on mi pokazał ten film, Pani Basiu, ten film Nowonarodzenia, tak powiedziałem, Nowonarodzenie, nagle tak zacząłem słuchać, nagle te słowa padły, idziecie do piekła. I my tak walczyliśmy o to, bo to takie piękne było, że my tak szukaliśmy Boga, tak zaczęliśmy szukać Boga, że to było piękne po prostu i znaleźliśmy Go, a jest napisane, szukajcie, a znajdziecie. Tak. Tak, jest napisane. Dokładnie. A powiedzcie tak. mi na przykład jakieś takie główne zmiany w Was, które zauważyliście przed Nowonarodzeniem i teraz. No oprócz tego, że zostaliście nakręceni na Jezusa Chrystusa i latacie i głosicie Ewangelię wszędzie. No to jest chyba największe powiedz, świadectwo nawrócenia, że się człowiek się nakręca. Co się w tobie zmieniło? Szczerze to mi się zmieniło tak w ogóle, że ja już nie myślę o takich głupot, że na przykład, że mam się przejmować, że jakiś koronawirus, jakaś cukrzyca. A ja szczerze powiedziałem, że powiedziałem do mamy, mamo, a ja już dotrzymuję. Ja już dostałem tą Bożą ochronę, doświadczam ciągle. Jest, powiem tyle, 400, 300, 500 cukru, nic się mi nie dzieje. Trafił do szpitala, mówią mi, nic się nie dzieje. Boża ochrona, Bożą ochronę doświadczam. Amen. To jest piękne. Amen. Amen. Tak. No i dzisiaj mi coś mówiłeś, jaka jest twoja opinia na temat szczepionek? No, co ty powiedziałeś? Sram na szczepionkę. Sram. Nie boję się śmierci. Choćbym nawet się mógł zaszczepić, to by mi wbijała tą igłę, ja mówię przy niej, że ja przeklinam to. A czy jest ktoś, kto by śmierci nie zadał? No właśnie. Okej. Okay. Mówiliście mi również, że nawet głosiliście Ewangelię gdzieś na ulicy, tak? W swojej miejscowości. Czyli nie tak, czyli mieszkańcy to słyszeli właśnie sąsiedzi, nie my koło domu właśnie, tak, ale wszyscy słyszeli, bo my jesteśmy w takiej na wsi, to wszyscy to właśnie chodzą tam drogami, no, drogą, no to słyszą, że coś się dzieje. Tak. Sąsiedzi są z tyłu, więc też słyszą. No tak, wszyscy. Bo nasza mama powiedziała, że na Dzikowcu tam stała wioska słyszy, że mówił kuciowiora i w ogóle, już rozpowiadają. Tak. Że, tak. Tak, tak. Właśnie ale... teraz nazwali nas właśnie, że zapisaliśmy się do kociej wiary. Tak. Mówimy, że się zapisałem do kociej wiary. Nie, poznaliście żywego Jezusa. Tak. A ja powiedziałem, mama powiedziała sekta, a ja powiedziałem, no tak, sekta Jezusa. Tak. Jestem w sekcie Jezusa. Też się pod to podpisuję. Dokładnie. Tak. Potwierdzam. Dokładnie. Sekta Jezusa, niech będzie. Okej. Okay. Słuchajcie, ja ale jestem... Ale żywego Jezusa. Tak, ja jestem bardzo poruszona i bardzo zbudowana tym świadectwem, że młodzi ludzie w ogóle szukają Boga. Bo tak jak właśnie pani Basiu, pani tam wspomniała na tym filmiku, że to... To jest
coś nienormalnego, jak ludzie właśnie mówią, że do kościoła, a tak naprawdę nie chodzi się do kościoła i cały czas dostaje się uzdrowienie, czy tam rany się goją i tak w ogóle. Tak. To nie trzeba chodzić do kościoła, żeby być nagle, nie wiem. Ja szczerze powiem, jak ja chodziłem do kościoła, to zawsze czułem ból i strach. Okej. Tak. Tak. Do kościoła katolickiego, tak? O to chodzi. Tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że kiedy właśnie przyjąłem tę komunię, i jeszcze tam chodziłem jeszcze właśnie do tego kościoła katolickiego. Nagle, kiedy on właśnie mówił, nagle właśnie mnie tak przyciemnienie, tak oczu się zrobiło i nagle właśnie upadłem. Uderzyłem głową w ławkę. Okej. Okay. Uderzyłem właśnie głową o ławkę. Światło takie, bo mnie po prostu oni ostudzili, czy coś takiego, dał mi wodę ksiądz. No i wyszedłem już z tego kościoła, bo oni mnie w ogóle po prostu wyciągli z tego kościoła i po prostu położyli na trawę i wody dali mi. No i ja właśnie od tego czasu właśnie, co się wydarzyło, to już po prostu nie chodziłem już do tego kościoła. No okej, okay, bo ja to rozumiem, bo mnie się kościół katolicki też kojarzył z takim czymś smętnym, ciężkim. Tak, tak. Nie takie opresyjne takiego uczucie. Tak. Tylko Jezus. A jak się teraz czujecie w ogóle, że macie Jezusa w sercu? To jak się w ogóle teraz czujecie? Pięknie. Napełniony Duchem tak. Świętym. Pięknie się czujemy. Ja szczerze powiem, jak ja głoszę Ewangelię z Szymonem, to Szymon może potwierdzić, że ja się dobrze czuję. Tak, tak. I on... Szymon też się dobrze czuje, bardzo dobrze. Oskar to się nie może zatrzymać, a ludzie, którzy po prostu to słuchają, to kompletnie nie chcą tego słuchać, tylko po prostu wypuchają po prostu tym jadem na nas, że my jesteśmy źli. W ogóle dzisiaj też padły słowa tak naprawdę, że dzisiaj właśnie brat mówi, że mam się przybić do krzyża, nie? Że tam jakbyśmy pojechali do tego kościoła mocy, to oni, że będziecie nam kazali nam do krzyża się przybić. No bez przesady. No, ja mówię, Jezus na krzyżu poniósł naprawdę. Do jego sińców wszystko poszło. Tak. No kochani chłopcy, jestem z was mega dumna w ogóle. Jesteście tacy młodzi, a już po prostu od razu wzięliście pług do ręki, od razu głosicie Ewangelię, od razu mówicie o żywym Jezusie i nic was nie zatrzyma. Ja to w ogóle uwalniam i prorokuję nad waszymi życiami. A mieliście jakieś uzdrowienia? No, jest tych trochę uzdrowień, nie? Tak, jest. No mi się wydaje, że babcia wstała. Wstała. A, bo wy, ja pamiętam, ty do mnie kiedyś pisałeś, że był ksiądz z ostatnim namaszczeniem. Opisz mi tą sytuację, jak to było. To się właśnie zaczęło od tego, że właśnie wujek przyjechał z pracy, on tam w Czechach, tak? W Czechach pracował? Tak. Chyba w Czechach, w Wschodzie chyba. Coś takiego. Czy w Niemczech? Okej. No i on z pracy i nagle właśnie ona się rozchorowała i kompletnie ją położyło już do łóżka po prostu. Kompletnie się on z nią strasznie działo. No i ja właśnie wiedziałem, że właśnie muszę coś z tym działać. I właśnie napisaliśmy do pani. Tak. I tak, modliliście się o babcię? Tak, modliliśmy się. Jak Szymon położył rękę, to normalnie cząsła się. Wow. Tak, tak, tak. No. I ona już miała księdza, ostatnie namaszczenia, a wy się tak o nią pomodliliście i wstała, tak? Tak, tak. Tak, tak. Dobra robota. Tylko można powiedzieć, że jest inna, bo jak mówię o nowym narodzeniu, to ona się nagle śmieje. Ona taka dziwna jest. No,
zmiana taka. Ja babci widzę raczej taki, jakiś taki coś takiego, coś innego, jakby po prostu mózg by jej wyprało na nowo, tak jakby po prostu no inaczej się zachowuje. Taka spokojna jest bardziej, nie taka już agresywna, jak była wtedy, tylko taka jest spokojna. Jak ona zaczyna teraz pracę, coś tam robić, to ona tak spokojnie i tak po prostu spokojnie mówi i tak inaczej się zachowuje. To nie jest ta babcia już. Tak. Czy może ona spotkała się z Jezusem też? Tak. Ona właśnie powiedziała, że widziała Jezusa. Białą postać widziała. Tak. Mhm. I poprowadziliście ją w tej modlitwie, żeby oddała życie? Tak. No to super, to bardzo możliwe, że się narodziła na nowo. No, powiedzieliśmy właśnie, czy wierzy, że Jezus umarł za nią, powiedziała tak, że Bóg go wskrzesił, powiedziała tak. Też tak. No to wspaniałe świadectwo. Piękne świadectwo, chłopcy, super, dobrą bardzo robotę piękne. Robicie. Bardzo piękne, to jest niesamowite, że to naprawdę. W ogóle, pani Basiu, mamy jeszcze inne, takie coś jeszcze Łukasza uzdrawialiśmy. Z kolana. Tak. Położyłem na nim ręce tak. I po prostu uzdrowiłem go z kolana. Tak. Co mu było w kolano? To na razie teraz nie. Proszę? Co mu było w kolano? Nie wiem właśnie, coś jakieś miało. Bolało jakieś go? Tam coś. Tak. Tak. Bolało go kolano, tak? Położyliście ręce i ból odszedł, tak? Tak. Tak. I nakazywałem. Tak. Tak. Ja z Szymonem oczywiście położyliśmy rękę i nakazywaliśmy. Tak, Oskar później dołączył tak. I razem tak, siłę. Siłę połączyliśmy. Super. Jak idzie wam ta ewangelizacja na przykład rodziców? Ja staram się właśnie podchodzić, ja trochę tak inspiruję panią. Ja tak właśnie mówię spokojnie, Oskar natomiast głosem mówi Artura Celońskiego, bo on właśnie go, on właśnie lubi właśnie takie agresywność, taka siła. Tak, ale ja właśnie Oskarowi mówię, że żeby tak spokojnie mówił. No, ja siostrę nawet trochę przekonałem, no. Ściągła tam trochę tego medalika. Ale nadal ma ten łańcuszek. Mówimy, że to jest okultyzm, ale oczywiście się obraża. Mówi, że nie, to będę nosiła, nie zabronisz mi, że do kościoła będę chodzić, czy co? Tak. Raz puściła pieśni regilijne i pani Basiu właśnie ona, kiedy puściła te pieśni regilijne, nagle stanęło coś jej przy łóżku. Okay. Mówiła. No. Ale coś, że miała jakąś zjawę, tak? Tak, coś ją tam dusiło, czy tak, co tam. Tak. Żyją w świecie demonictwa. Demoniczny tak. System. Tak, on w ogóle tak. Zaczynał mówić, że on jest właśnie, on jest wyższy, a my jesteśmy mali, bo tak naprawdę on uważa, że trzeba, on mówi, że trzeba studiować parapsychologię, coś takiego on nie. Mówił. Nie, to już o tym rozmawialiśmy, wiesz, jesteście najwyższym duchowym autorytetem. Tak. I musicie zawsze to pamiętać. Tak, ja to Szymonowi tak. Przypominam. Ja mówiłem, Szymon mówi, ale nie, to nauczanie, ale ja mówię mu w Duchu Świętym, przez Ducha Świętego ja mówię, Szymon, ty masz najwyższy autorytet. Amen. Nieba wziąłeś na autorytet. Amen. Dokładnie. Tak, amen, tak. Dokładnie. Ja się tak cieszę, bo w ogóle jesteście w najzdrowszym nauczaniu tutaj w Polsce. Oczywiście Kościół Mocy wiecie, że jest bardzo opresjonowany. Najlepsze nauczanie na świecie. Tak. No. No ja chcę właśnie z Agatą tak. Zaśpiewać. Dobrze. Jeszcze to powiedzcie Dobrze. Mi teraz tak krótko. No świadectwo, że poznaliście Jezusa Chrystusa. To powiedzcie to tak na koniec. No naprawdę, no mega po prostu. Za każdym razem po prostu czuję takie ciepło, takie po prostu tak.
takie myśli fajne, że naprawdę nie obwiniam się tak naprawdę, mimo że tak naprawdę dzisiaj nie była ładna pogoda, cały czas byłem uśmiechnięty tak naprawdę. Nie miałem jakieś tam zawahania nastrojów, nic mnie nie bolało, nie boli, nadal nie boli, bo jak mnie coś boli, to nakazuję. Jak Oskarowi się nie udaje, to ja też nakazuję, żeby to odeszło. I to automatycznie. I to jest mega naprawdę, to jest niesamowite. Do ludzi, którzy was teraz oglądają, powiedzcie o tym, o Jezusie, wasze myśli. Macie teraz szansę powiedzieć tą Ewangelię. Dobrze. A ty zaczynasz? Jeżeli chcesz poznać prawdę, mówię ci, przyjdź do Jezusa, nie czekaj, naprawdę. Jeżeli chcesz, jesteś zalęknionym człowieczkiem i potrzebujesz pomocy i nie możesz chodzić, czy masz chorobę, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Jezus na to czeka. Jezus nie potrzebuje, żebyś ty poszedł do kościoła i mówił tam jakieś sakramenty, czy nie wiem, do księdza, żeby ci wybaczył wszystkie grzechy. Jezus może ci wybaczyć wszystkie grzechy, bo Jezus, swój wstyd, On poszedł na krzyż, On to zrobił i się wykonało. Nie, że genitalia miał zasłonięte, tylko miał odkryte. On był nagi, On był kompletnie nagi. On swój wstyd. On jest po prostu cudowny. I ci teraz mówię, jeżeli chcesz prawdę poznać, mówię ci, weź, zawołaj Go swoim sercem. Powiedz do Niego, Jezu, ja Cię potrzebuję. Jezu, ja Cię potrzebuję. Uratuj mnie z tego, muszę wyjść z tego błota, jakim żyję. Ja przyszedłem do Jezusa przez Panią Basię, oczywiście, Panią Basię. Którą pozdrawiam. Ja teraz powiem. Chciałem wszystkim tutaj powiedzieć, żebyście nie zatwardzali swoje serca, żebyście szukali prawdy, tak jak ja prawdy szukałem. Zapragnąłem Jezusa. Zapragnąłem Jezusa, nie miałem z tym problemu i to dziękuję Jezusowi, bo tak naprawdę jak gdybym miał tak samo jak latami mama chodzi w dzień do kościołka i ma jakieś tam myśli, że jeżeli tam do tej szafy nie pójdzie i on trzy razy tam nie zapuka i odpuszczenie grzechów ma, to tak nie jest tak naprawdę, bo to nie jest ta droga. Ja ci chciałem powiedzieć po prostu, żebyście zapragnęli po prostu prawdy. Żebyście po prostu otworzyli swoje serca. To pragnie przyjdzie. Tak. Amen. Amen. Dziękuję.